Struktura kariery, czyli mamy tak, klubowicza, mamy lidera grupy. I tutaj uwaga, jest to pierwsze stanowisko, które już daje nam pierwsze fajne pieniądze. Zobaczcie, jeżeli w ciągu 30 swoich dni od zarejestrowania zaprosicie do tego projektu minimum 3 osoby, które zrobią pierwsze zakupy za minimum 500 punktów, jesteśmy liderem grupy. I stań się liderem grupy w ciągu pierwszych 30 dni swojej działalności w Duo, a dostaniesz status złotego lidera grupy, który uzyskuje się raz na całe życie. I raz w życiu otrzymuje się wynagrodzenie za tak zwanego złotego lidera grupy, którzy to zrobili w danym okresie rozliczeniowym, będą brali udział w podziale 2% z globalnego obrotu punktowego firmy. Może to być, przykładowo tu jest podane niżej, może to być na przykład 333 zł. Co można stracić, nie osiągając złotego lidera grupy? No bo tak jak powiedziałem, jego dostaje się raz w życiu i jak go nie zrobię, to nie zrobię. No nie do końca. Zobaczcie, co można stracić. Otóż po pierwsze, nie mamy mocnego, dobrego startu. Im gorszy start, tym mniejsza wiara w system, tym mniejsza wiara w siebie. Gorsza duplikacja, bo nie mają wzorca. Ale to, co jest najważniejsze, nie możemy zostać już nigdy, działając Duo Life, producentem złotych liderów grupy. A co to znaczy producent złotych liderów grupy? Otóż jeżeli pomożesz tej osobie, akurat, tak jak tu widzicie, pomożesz zrobić jej 3 osoby, zarejestrować, to ona jest złotym liderem, a ty jesteś producentem złotych liderów. I producent złotych liderów bierze udział w podziale wszystkich producentów złotych liderów z jednego globalnego obrotu punktowego punktu, z 1%. A więc warto to robić, bo co miesiąc, jeżeli będzie ci się udawało stworzyć złotego lidera grupy, to co miesiąc masz zapewnione pieniądze na tym poziomie. Jakie to będą? No tu jest przykład akurat, gdzie mogłoby być to 500 zł. Oczywiście jest to szacunkowe dane, one się będą zmieniały. Raz może być więcej, raz może być mniej. Dlatego warto walczyć o złotego lidera. Następny poziom w strukturze kariery to jest lider zespołu. Tutaj pokazywałem Wam, że musi mieć 8000 punktów. I tutaj co dostaje lider zespołu? 6% dodatkowo ze struktury kariery i tu już nieskończoność. 3% ze struktury rabatowej do 6 poziomu i 2% premii liderskiej udziałowej. Jeden udział w podziale 2% globalnego obrotu punktowego firmy. Zobaczcie. 2% globalnego obrotu punktowego firmy. To są bardzo fajne, przyzwoite pieniądze. Warto o nie walczyć, bo to są pieniądze już co miesiąc. Za każdym razem, jak utrzymamy lidera zespołu, będziemy dostawać dodatkowo ekstra tą premię liderską. Średnie zarobki miesięczne na tym poziomie to jest 1000-1500 zł. Kierownik zespołu. Bardzo poważne stanowisko, ponieważ od tego tak naprawdę większość ludzi już jest zdecydowana działać z firmą Duo Life, ponieważ pensje tu często są wyższe niż ludzie dzisiaj zarabiają na rynku. I kierownik zespołu musi zrobić obrót 25 tysięcy punktów i co dostaje? 10% ze struktury kariery, 3% ze struktury rabatowej i 2% premii udziałowej do podziału na wszystkich, którzy taki poziom osiągnęli. Powiem Wam, że w zeszłym miesiącu było to prawie 1000 zł za taką premię, czyli naprawdę tutaj 2,5 tysiąca to nie żaden problem, żeby takie zarobki co miesiąc odbierać. Także osiągnięcie tego poziomu daje nam coś jeszcze więcej. Otóż każdy z nas, który ma
samochód, ale nie starszy niż 3 lata. Jeżeli takiego nie ma, to może sobie wynająć. Dzisiaj z wynajmem długoterminowym nie ma najmniejszych problemów, obojętnie jaką markę. Obkleja go duolifem i dostaje ekstra pieniądze co miesiąc. Na tym poziomie jest to dodatkowo 1500 zł. Czyli jeżeli auto wynajmiemy na miesiąc, jakieś małe, na poziomie 800 zł, to jeszcze mamy 700 zł na to, aby wlać paliwo. I to, co mi się strasznie podoba w tej firmie, to jest to, że zobaczcie, znajdźcie firmę, która na tym poziomie, czyli na tych najniższych poziomach, klubowi w zasadzie tu nie bierze w tym udziału, ale lider grupy, lider zespołu i kierownik zespołu dostają aż 7% do podziału z globalnego obrotu punktowego firmy. I to prawie można powiedzieć na start w tym biznesie, bo przecież tu się dopiero wszystko zaczyna. Nie znam takiej firmy, naprawdę. Następna prowizja stanowiskowa jest to menadżer regionalny. Oczywiście tu także w nieskończoność bierze udział 100, około 100 osób w tej firmie, w jego zespole. No tutaj, jak widzicie, zarobki już sięgają do 5 tysięcy. Tutaj też dostaje menadżerską prowizję wyrównawczą, a korzystać z wycieczek zagranicznych. W zeszłym roku była to Grecja, w tym roku jeszcze nie wiemy, jedziemy na jesień. Wszyscy menadżerowie i dyrektorzy, warto o tym też pamiętać, że są świetne wycieczki, w 100% opłacone przez firmę. Również jeszcze do 15 czerwca można zostać gwiazdą biznesu i jaguarem biznesu, czyli jeździć wynajętym przez firmę autem Mercedes lub Jaguar bez żadnych zobowiązań, bez żadnych zmartwień. Nawet jeżeli mamy problemy, powiedzmy gdzieś tam w biku, czy problemy, żeby jakikolwiek leasing brać, bo tu nie ma potrzeby. Te auto dostajemy całkowicie nowe, możemy w każdej chwili z tego zrezygnować, nie ma najmniejszego problemu. Później mamy senior menadżera, to już zarobki są w granicach 10 tysięcy złotych. Senior menadżer również bierze udział w menadżerskiej prowizji wyrównawczej. I zaczyna się strefa dyrektorska. Pierwszym dyrektorem jest dyrektor regionalny. Dyrektor regionalny otrzymuje dodatkowo tak zwany matching bonus. Pokażę później, na czym on mniej więcej polega. W każdym razie 20% ze struktury kariery, 3% ze struktury rabatowej, no i 30% z matching bonusu. I nie tylko, bo tam mamy aż 7 tych matching bonusów w głębokość. I tutaj zarobki wahają się już od 15 tysięcy zwyż. Również dyrektorzy jako osobno wyjeżdżają na ciekawe wycieczki. W zeszłym roku był to Dubaj, w tym roku Oman.